aplikacje detailingowe Dziadzia. Dzisiaj ze mną firma Detail. Ich produkt Bitum. Tutaj widzisz buteleczkę, której sobie przelałem. Niestety firma wypuszcza to w takim kanisterku metalowym. I zobacz, nie dość, że nie wylejesz z tego kanisterka wszystkiego, chyba że go przedziurawisz na dole, to zobacz, co zobaczyłem w środku. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? No właśnie, ja nie wiem od czego. Korozja. Niedobrze to wygląda. Do tego jest tam jeszcze jakieś 30-40 ml produktu. Mało, bo mało, ale jest. Więc tutaj z opakowaniem strzał w kolano. Nawet cenę podali, 60 zł. No proszę. Skuteczny środek do czyszczenia bitumu, czyli smoła. Środek znacznie upraszcza czyszczenie powierzchni, z łatwością usuwa plamy bitumiczne w ciągu kilku sekund. To z tym bym się kłócił, ale nieważne. Osobiście przelałem sobie do swojej ulubionej buteleczki. Atomizer Guala cudownie rozpyla ten produkt. Naprawdę super. Spójrz na to. Mgła fenomenalna, naprawdę. A i teraz zapach tego produktu. Nie męczy, naprawdę nie męczy. Jest, bym powiedział, nawet taki kurczę przyjemny. W ogóle nie kojarzy mi się to z Tar Removerem. W żaden sposób. Naprawdę zapach, no tu jestem pod wrażeniem. Teraz tak. Tak jak widziałeś, pierwsza część filmu. Tutaj sobie standardowo się podeprę. Pierwsza część filmu to była na starej, nieruszanej smole znajomego Felgi, więc podejrzewam, że one nigdy nie były, że tak powiem, odsmalane. Nie widziałem takiego produktu, więc tutaj miał co robić. Jak sobie poradził? Pośrednio. Naprawdę musiałem troszeczkę powalczyć, popędzelkować. Produkt niestety krótko leży. Krótko leży i nie oczekujmy tutaj takiego odejścia jak Wasko. Nie ma szans, nie ma szans. Drugie podejście, smoła sezonowa na moich felgach, na których była powłoka. W sumie to jeszcze jest. Po wewnętrznej stronie już zdechła. Minimalne ślady Deluxa. Test trwałości, prawy górny róg. Zapraszam do obejrzenia. I test będę ciągnął w przyszłym roku, bo po stronie zewnętrznej jeszcze siedzi. Także to nie jest koniec testu. To jest, można powiedzieć, to co poleciłem Ci teraz ten film, to jest pierwsza część. Druga będzie w tym roku. Kolejna rzecz właśnie. Smoła na moich felgach po sezonie letnim. Tutaj całkiem nieźle. I tak widzę ten produkt. Właśnie na takie sezonowe, lekkie zabrudzenia. Zauważyłem, że fajnie odtyka powłoki, naprawdę. Do tego będzie idealnie i będę go używał do odtykania. U mnie powłoka na aucie niedługo będzie miała swój niezły wynik. Też pojawi się test, więc niedługo będzie odsmalanie, odtykanie powłoki. Na pewno ten środek wskoczy, bo na felgach zauważyłem, że pięknie odetkało mi Deluxa, także pod tym względem bardzo fajny produkt. No niestety szybko wysycha i tak jak widziałeś, po czwartej minucie tak naprawdę on wysechł i co lepsze, nie zostawia bałaganu. On po prostu wyparował i nic. Nic się nie dzieje z lakierem. Rewelacja. Bardzo, moim zdaniem, bezpieczny produkt. Także, tak jak widziałeś na sezonową smołę, całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Bardzo przyjemny. Fajnie się nim pracuje w ogóle. Naprawdę przyjemnie. Nie śmierdzi. Produkt mi się ogólnie podoba. Jakby nie ta obrzydliwa pucha. No tutaj to jest masakra. No może ona i ładnie wygląda, nie wiem, ale kurczę, wolałbym jednak za to mizerkiem, bo jest produkt bardzo rzadki i fajnie się go rozpyla. Zabawy będą im trwały. Zobaczę, jak to będzie na lakierze, na samochodzie. Znaczy, ja już testowałem na samochodzie i jest ok, bardzo fajnie. Troszeczkę mógłby dłużej posiedzieć. No ale jeżeli mam do odetkania powłokę, szybki strzał na panel, przetarcie, chwilę popracuję, zawsze można też dorzucić przecież. I ogólnie środek mi się naprawdę podoba. Fajnie, że wytrwałeś do końca. Ja się z Tobą żegnam. Do następnego filmu. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!